Dzień dobry wszystkim. Kilka tygodni temu, jeżeli oglądaliście ten film, montowałem duży wermit kompostownik z palet, a później wrzuciłem do niego prawie 30 tysięcy drzewnic. Teraz jest tutaj troszkę jeszcze bałagan, bo ciągle te odwrócone kubetki to możecie zobaczyć resztki drzewnic, które czekam aż same sobie przejdą, więc stopniowo są dokładane kolejne. Dużo kartonów, zaraz będziemy to układać, ale dzisiejszy odcinek chciałem wspólnie z Wami zajrzeć do, jeżeli pamiętacie, zrobiłem specjalny, bardzo duży karmik dla drzewnic. I on już przeze mnie, o, tu już mamy pierwszego nieproszonego gościa. I on już z ciekawości mojej chciałem zobaczyć, czy przez przypadek te drzewnice rozpoczęły już tutaj swoją migrację i czy jest ich dużo. Zobaczymy. Jak widzicie, jest tutaj sporo odpadów, nawet kolby z kukurydzy. I już trawa, opady z lipy. W tej strukturze nie widzę drzewnic, a jest tutaj dość mokro, wilgotno. Powinno im to ułożyć. Zajrzę głębiej jeszcze. Tak, tutaj się już zaczynają. Możecie zobaczyć. Oczywiście, dlaczego to sprawdzam, bo tutaj ich nie wrzucałem. Zastanawiałem się, czy zdążyły już spenetrować ten nowo powstały wermikompostownik. Teraz zobaczymy jeszcze raz. O, tak, no widzicie, dają radę. 3-4 tygodnie wystarczyło im nawet, żeby już tu składać kokony. Dlaczego wiem, że tu złożyły kokony? Ponieważ, tak jak mówię, tu ich nie wrzucałem. Zasilanie było w wszystkich miejscach poza tą rurą. No więc widzicie. O, popatrzcie, kolejne kokony. Czyli bywają tutaj, mają się dobrze. No, jest to duża ilość, 30 tysięcy. No, o. Czyli życie ma się jak najlepiej. Wezmę jeszcze jedną garść, żeby Was nie zanudzać. Generalnie o czym ten film? No, między innymi o tym, że drzewnice. Proszę, kolejny kokon. Drzewnice w ciągu kilku tygodni opanowały. Kolejny. O. Opanowały cały wermikompostownik. Świetne. Bardzo mi się to podoba. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Chyba, że jeszcze coś znajdę.